Czy Jarosław Kaczyński, jako pierwszy świadek zeznający przed Komisją do Spraw Pegazusa, powie coś zaskakującego dla nas? Jest to jedno z pytań, które kołacze mi się w głowie, ale drugie, które dla mnie jest ważniejsze, to to, dlaczego Andrzej Duda do dzisiaj nie poprosił premiera Donalda Tuska o przedstawienie kompletu dokumentów w zakresie samej afery Pegazusa. Do tego dzisiaj opowiem Wam o Lewicy która mówi o rzeczach tak, jak one naprawdę są, nie owija w bawełnę, a przez to zaczyna iskrzyć w koalicji 15 października. Czy to jest początek końca tejże koalicji? Cześć, ja mam na imię Sebastian, i dzisiaj na moim politycznym vlogu zacznę od czegoś, na czym totalnie się nie znam od rolnictwa. To dlatego, żeby było łatwiej porozmawiać, to zaczniemy od czegoś, na czym się żaden z nas nie zna. Proszę mi powiedzieć, czy pan jest za protestami rolniczymi, które teraz się odbywają, czy przeciwko nim? Okej, okay, może nie znam się na tym, jak uprawiać, jak prowadzić uprawy. Nie znam się nawet na tym, jak rozpoznać, co jest żyto, co pszenica, co owiec. Naprawdę nie znam się na tym, bo nigdy to nie było w kwestii mojego zainteresowania, ale znam się na jednym znam się na ekonomii. I ekonomia w rolnictwie jest bardzo istotna, szczególnie w tych czasach, kiedy rolnik stał się tak naprawdę przedsiębiorcą. I nie ma co mówić, że w Polsce rolnikiem jest ten, który tam ma 7 czy 10 hektarów, obajtek ma więcej hektarów, a nie jest rolnikiem. W Polsce rolnikiem jest ten, który ma już kilkadziesiąt, a bardzo często kilkaset hektarów. A w takich przedsiębiorstwach rolnych ekonomia, finanse, rachunek zysków i strat. Jest bardzo istotny i cały ten rachunek zysków i strat niecałe dwa lata temu został zdewastowany przez komisarza do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej, pana Wojciechowskiego. Dodam tylko, że pan Wojciechowski jest komisarzem, który wywodzi się z PIS-u, więc nie można tutaj mówić, że to jest funfel Donalda Tuska. Pamięta te konferencje prasowe, a także później zapewnienia w mediach ministrów rolnictwa, polskich ministrów rolnictwa, którzy mówili, że otwarcie szerokich drzwi dla importu, przepraszam, najpierw mówili dla, dla tranzytu produktów rolnych z Ukrainy, nie zaszkodzi, nie zniszczy, nie zdewastuje polskiego rolnictwa. I naprawdę wszyscy im wtedy wierzyli, bo my byliśmy wtedy w takim, no, żeby nie powiedzieć amoku, ale byliśmy w takim stanie, że wszyscy rzuciliśmy się na pomoc Ukrainie, i to był kolejny dowód naszej lojalności w stosunku do napadniętych Ukraińców. Okej, okay, u Was jest wojna, potrzebujecie pieniędzy, puszczajcie ten wasz towar przez naszą granicę. Ale nikt wtedy nie zgadzał się na to, żeby pisowskie wataszki i cwaniaczki na tym. Robiły sobie politykę. Ja przypominam tylko, jak pan Wojciechowski w swoich spotach wyraźnie mówił, że Zielony Ład dla rolnictwa został napisany w Polsce i że to on jest ojcem tego sukcesu. Ja tylko przypominam, że to nie kto inny, jak pisowcy ministrowie mówili, że spokojnie listę firm zarabiających na płodach rolnych z Ukrainy pokażemy w trzy sekundy. Co się stało? No stało się to co zawsze. Oni dużo mówili, mało zrobili. Ale o co tak naprawdę chodzi w całym tym problemie z protestami rolników i co do zasady ja ich popieram. Niech protestują, walczą o swoje, jest w Polsce prawo do protestowania, robią to zgodnie z prawem. Oczywiście są cholerne utrudnienia, ale oni walczą o swoje. Tak jak walczyły pielęgniarki, nauczyciele, policjanci, my walczyliśmy o prawa do sądu niezależnego sądu. Tak samo rolnicy mają prawo walczyć. Tylko pytanie powstaje, o co walczą? Walczą o pieniądze. No bo jeżeli ukraińscy obszarnicy, bo nie można ich nazwać rolnikami, bo tam są gospodarstwa rolne mające kilkaset, kilka, kilkaset tysięcy hektarów, jak nie kilka milionów hektarów. Więc obszarnicy rolni z Ukrainy nie muszą stosować wyśrybowanych norm zdrowotnych. Czyli na przykład więcej mogą stosować pestycydów, mniej mogą stosować bio... Nie muszą dbać o Zielony Ład, nie muszą patrzeć na to, skąd idzie energia do ich rolnictwa. Co więcej, ze względu na skalę ich przedsięwzięć mogą dyktować ceny swoim dostawcom półproduktów. A to wszystko powoduje, że ich produkty. Koszty zakupu są o 60% czasami niższe niż te polskich rolników. Nawet nie powiem tylko polskich, europejskich rolników. Bo zauważcie, że protesty rolników to nie jest tylko domena polska. One się dzieją we Francji, one się dzieją w Hiszpanii, one się dzieją w kilku miejscach na świecie. I to wszystko przez to, że pan Wojciechowski zamiast pomyśleć. Co spowoduje jego działanie? Otworzył szeroko drzwi dla Ukraińców, bo co? Bo chciał się pokazać na piedestale, przodownika wspierania Ukrainy, ale zapomniał, że tu wspiera Ukrainę, a tu niszczy polskie rolnictwo. I co Wojciechowski teraz robi? Wojciechowski teraz idzie na barykady z rolnikami, mówiąc, że ich wspiera, że rozumie ich protesty, że jest z nimi. Panie Wojciechowski, ale to chciwość polskich przedsiębiorców, którzy w dużej części są z pana ugrupowania, doprowadziła do tego, że dzisiaj rolnicy protestują. I ja nie mówię, że na liście firm zarabiających miliony byli tylko pisowcy. Na pewno tam byli też ludzie z koalicji obywatelskiej, z lewicy, z trzeciej drogi, z PSL-u. Ja mówię, że wszyscy, którzy zarabiali na tym, nieważne z której są strony politycznej sceny. Powinni zostać napiętnowani i pokazani jako ci, którzy realnie doprowadzili do tragedii w europejskim rolnictwie. Donald Tusk dostał ten problem w spadku po nieudolnych pisowcach. Niestety, Donald Tusk w trakcie kampanii wyborczej wyciągnął jak królika z kapelusza Michała Kołodziejczaka, mówiąc, że mamy Kołodziejczaka, on rozwiąże wszystko w trzy minuty. No niestety, mija dwa miesiące. Michał Kołodziejczak. Za wiele nie zmienił w tym zakresie. Nie wiem, czy on boi się radykalnych, mocnych ruchów, albo może nie ma zgody samej góry na takowe ruchy. Tak czy siak, panie Michale Kołodziejczak i panie Donaldzie Tusku, ja nie mówię, że to jest wasza wina, bo to nie jest wasza wina to, co się dzieje w rolnictwie. Ale za chwilę skończy wam się miesiąc miodowy i nie będziecie mogli mówić, że wszystko co złe to jest wina PiSu, bo nikt nie zaakceptuje. Beaty szydło wychodzącej, że przez ostatnie 8 lat. Nie, my wyborcy koalicji 15 października nie zaakceptujemy zwalania winy na poprzedników. Macie miesiąc miodowy. Wykorzystajcie go do tego, żeby tę priorytetową sprawę załatwić. Just like that. A teraz przechodząc do serii śmiesznych tweetów, no dobra, dobrych tweetów, chciałem Wam pokazać tweet mojej ulubionicy Anny Zaleskiej, która na portalu X pisze, w Bibliotece Miejskiej Wołów trwa spotkanie z mieszkańcami pod tytułem Jak zatrzymać Europejski Zielony Ład. Fajnie, że pani robi spotkanie na ten temat, tylko proszę też powiedzieć tym samym mieszkańcom, że to pani i pani koledzy z Mateuszem Morawieckim na czele byli twórcami tego Zielonego Ładu, że to wy zgadzaliście się na wszystko, co Unia chciała. A tak już całkowicie, bardzo stronniczo dodam, że w Wołowie jest bardzo znany zakład karny. Proszę sobie zrobić następnym razem wycieczkę, będzie pani wiedziała, jak dojść do miejsca, gdzie odwiedzi pani swoich kolegów. Jak zawsze, zapraszam was na mojego Twittera. Link do Twittera jest tutaj oraz w opisie filmu. Tam bardzo mocny komentarz polityczny do sprawy z Anną Zaleską. Tam też się dzieje polityka bez cenzury. Zapraszam na Twittera. Ruszyła komisja do spraw Pegazusa. Już sam przedział czasowy, który będzie badany, czyli rządy prawa i sprawiedliwości, wskazuje na polityczne rozliczenia. W nowych pisowskich mediach, jak widzicie, zaczyna się kampania ośmieszania bardzo ważnej, jak nie najważniejszej komisji śledczej, tej do spraw Pegazusa. Oczywiście następcy TVP-Info albo TVPis info Postanowili ośmieszyć tę komisję tylko dlatego, żeby pokazać swojemu betonowemu elektoratowi, że ten Pegasus to tak naprawdę jest, tak jak mówił Pan Ozdoba, taka gra komputerowa. Że tego nie ma, że w ogóle ta lista to tam byli tylko przestępcy. I akurat tu się z Wami zgadzam, tam byli głównie przestępcy, szczególnie mówiąc w kontekście osób podsłuchiwanych z szeregów Prawa i Sprawiedliwości, albo bardziej zjednoczonej prawicy. I o ile jest pewne, że na tej liście znaleźli się tacy ludzie jak Giertych, jak Kołodziejczak, notabene wcześniej wspomniany, jak Brajzowie, Tato i syn, to z doniesień prasowych wychodzi także, że znaleźli się tam politycy PiSu z samą wierchuszką, na przykład z Mateuszem Morawieckim. I tu mnie zastanawia, dlaczego Andrzej Duda, mając możliwość. Zobaczenia akt, wszystkich akt sprawy Pegasusa minął już tydzień, a on jeszcze nie poprosił o te dokumenty. Ja, gdybym był politykiem, który ułaskawił Wąsika i Kamińskiego, chciałbym zobaczyć, czy ułaskawiłem ich tylko dlatego, że. A właśnie, do tego za chwilę dojdziemy. Andrzej Duda nie wyciągnął wniosków ze spotkania Rady Gabinetowej i nie poprosił o te dokumenty. Powodów jego decyzji poza tym wy. Poza tym ośmieszaniem, które dzisiaj propaguje Mastalerek, może być kilka. Ja zdefiniowałem moim zdaniem dwa najważniejsze. Pierwsze: Andrzej Duda nie chce wiedzieć, co Wąsik i Kamiński wyprawiali z Pegazusem, bo, mając tę wiedzę, musiałby zmienić swoje podejście do tych ludzi. I co gorsza, mógłby się dowiedzieć czegoś na swój temat, co oni już wiedzą. Po drugie, może też tak być, że Andrzej Duda już wie nieoficjalnie, co tam jest w tych aktach Pegasusa i doskonale wie, że jest tam dużo na jego temat. A ta wiedza, gdyby dzisiaj oficjalnie przeszła przez kancelarię prezydencką, czyli z biura podawczego, przez ludzi i tak dalej, każdy by zerknął sobie w te dokumenty, mogłaby stać się wiedzą publiczną, co by skompromitowało Andrzeja Dudę. Tak czy siak, Duda moim zdaniem wie Czego może się spodziewać po aktach Pegazusa i woli oficjalnie tego nie wiedzieć. Niestety komisja do spraw do dowody, a także zeznania świadków w dużej części będą utajnione. Ale widząc, jacy tam są członkowie, na przykład pan Ozdoba, coś mi się wydaje, że te informacje szybciutko będą wyciekały. ...działań związanych z systemem Pegazus, czy w ogóle był używany wobec określonych osób, które są wskazywane. My takiej wiedzy nie mamy. Bo a... A ten człowiek nie potrafi trzymać nie dość, że języka za zębami, to nie potrafi też używać swojego mózgu do tego, żeby się wypowiadać. Po prostu mówi co mu ślina na język przyniesie, nie jest to przetrawione przez zwoje mózgowe. No i tutaj się zgadzam z panem Ozdobą, no nikt tych akt jeszcze nie widział, bo członkowie komisji dalej walczą o uzyskanie certyfikatów dostępu. To jest tak ważna komisja i takie tajne rzeczy są tam poruszane, że trzeba troszeczkę czasu spędzić nad tym, żeby te dostępy do tych informacji niejawnych dostać. Oczywiście, jedno jest pewne. Kaczyński będzie pierwszym świadkiem. Będzie tam także Beata Szydło, która jest. Jako pierwszą muszę wymienić matkę chrzestną, panią premier Beatę Szydło. Dokładnie, Stos wobec pana Zębaczyńskiego jest matką chrzestną całego tego projektu. No i zdaniem Ozdoba będzie judaszem całego tego projektu, a pisowcy bardzo by chcieli ukryć wszystkie informacje na temat samego Pegazusa. Ty nie bądź jak ozdoba i pisowcy. Mój guzik subskrypcji jest jawny, on nie jest tajny. Możesz w tej chwili zasubskrybować ten kanał, polejkować ten film, a także skomentować. A twój komentarz na pewno dotrze do szerokiego grona, a nie tak jak informacje, które dostawał Wąsik i Kamiński z podsłuchów przez Pegasusa. Zanim przejdę do trzeszczącej w szwach koalicji, w której lewica zaczyna mówić prawdę, znaczy nazywać rzeczy po imieniu, to chciałbym wam przypomnieć, że prowadzę coś takiego jak kącik samorządowy. Dzisiaj w kąciku samorządowym Aleksandra Krzeszewska, najmłodsza radna miejska w Legnicy, dziewczyna, która nie tylko jest radną, jest prawniczką, jest naprawdę hm. Osobą, która za chwilę będzie posłanką. Ja wiem, że wybory już były, ale ona naprawdę za 2-3 miesiące będzie posłanką Koalicji Obywatelskiej. Chcesz się dowiedzieć, co i jak, a także chcesz się dowiedzieć, dlaczego przyszła pani poseł Aleksandra Krzeszewska już publicznie oświadczyła, że nie będzie przyjmowała immunitetu. Dlatego ja nie jestem fanką immunitetu. Tutaj masz link do całego filmu z Aleksandrą Krzeszewską. Bardzo ważny film, bardzo ciekawy. Klikaj, lajkuj, linkuj, oglądaj. A teraz wracamy do trzeszczącej w szwach koalicji 15 października. Ja mam takie wrażenie czasami, że ludzie głosują na przykład na trzecią drogę, która jest konserwatywna, a oczekują, że dostaną w zamian lewicę. No, jak nie nazwać tę wypowiedź pana Biedronia, jak pokazaniem, że w koalicji coś nie działa? Może nie chodzi tutaj bardzo o Donalda Tuska, który zostawił lewicę, no tak naprawdę na lodzie, zostawił, mówiąc, że do wyborów samorządowych idzie sam. I nie dziwię się tutaj Tuskowi, bo on jest zniesiony na fali sukcesu. Jego sondaże, każdy kolejny sondaż Koalicji Obywatelskiej pokazuje potężną dominację nad pis a także daje mu premię za to, że brutalnie wszedł do TVP, że zrobił szybkie zmiany w prokuraturze, że jest. Osobą, która w dużej części wypełnia swoje zobowiązania przedwyborcze. Ale nie można się zgodzić już z tym, że Donald Tusk nie widzi, iż brak lewicy na pokładzie może doprowadzi, doprowadzić np. w województwie dolnośląskim do tego, że w Sejmiku będzie rządziło albo PiS, albo PiS z Konfederacją, albo PiS z bezpartyjnymi samorządowcami, którzy naprawdę na Dolnym Śląsku są mocni. Więc patrzenie przez Donalda Tuska nie dalej niż do warszawskich bielan powoduje, że w takich regionach jak Dolny Śląsk możemy mieć naprawdę problemy z powracającym pisem. Niestety politycy dużego formatu często mówią to, co ich wyborcy chcą usłyszeć, ale zbywają politycy tacy jak Włodzimierz Czarzasty, którzy mówią: Powiem panu szczerze, mam już tego osobiście dość, ktoś coś kiedyś obiecał. Tak ja nie będę brał na siebie, że ustawy, które złożyliśmy pierwszego dnia w Sejmie, że blokuje hołownia z Kośniakiem. No i nie sposób się tutaj z Włodkiem nie zgodzić. Faktycznie złożyli te ustawy. Faktycznie chcą zrobić to, co mają zapisane w programie Lewicy. Faktycznie ktoś ich blokuje. A blokuje ich dzisiaj bardzo konserwaty bardzo konserwatywna Trzecia Droga na swoich konwencjach mówi piękne słowa ustami Szymona Hołowni. Wiecie co jest najgorsze w polityce i ja już to po tych paru latach mniej wiem. Kiedy częściej patrzysz w sondaże niż w ludzkie twarze. Ale po tej konwencji lokalni działacze stają się rzeczywistym jokerem, taki two face, więc można by powiedzieć, że Trzecia Droga w wyborach samorządowych pokaże tak naprawdę trzecią twarz. I o ile w dużej polityce zdarzają się tacy ludzie jak Włodzimierz Czarzasty, którzy powiedzą prawdę, szczególnie w momencie kiedy mówią o swoich zobowiązaniach wyborczych. To musicie wiedzieć, że w lokalnej polityce też zdarzają się osoby, które mówią jak jest. Osoby, które nie są tylko politykami, ale przede wszystkim są ludźmi. Tak jak ja wam zawsze mówię: ja nie jestem politykiem, ja jestem politykierem. Znam ludzi, polityków, którzy zakładają maskę idąc do mediów. Znam też polityków, którzy tej maski nie ściągają nawet wchodząc do domu. No niestety, miałem przyjemność poznać takiej osoby. Ale wiecie co? Znam też takie osoby, które tej maski nigdy nie miały, nigdy jej nie znalazły i nie ubrały. Jedną z tych osób jest Beata moskal o której zrobiłem bardzo fajny film tutaj, więc zapraszam Was, abyście poznali polityczkę, polityczkę lewicy, która nie tylko nie zakłada maski, ale także nigdy, ale to nigdy nie jest przeciwna ludziom. Dzięki i do zobaczenia już jutro.